Jeżeli chodzi o widownię dziecięcą, to dzieci są najprawdziwsze, najszczersze, najwierniejsze i zawsze możemy liczyć na ich prawdziwe reakcje. Za to kochamy dzieci i widownię dziecięcą. Cudowne są wszystkie dzieci. Pozdrawiam serdecznie. Nawet zdarza mi się Liskowi, że one mnie kochają. To mnie dziwi. Ale czasem to podpowiadają, jak uciekam od tego pieska. Po prostu są prawdziwe. A ile chcesz jajek, kokoko? Na jajecznicę z 5 jajek, kokoko? Może 5? O, nie. Zdaje się, że 2. Pomimo, że ten spektakl w Szczecinie gramy już od jakiegoś tam dłuższego czasu, to nie wiem, jak koleżanki i koledzy zauważyli, ale dzisiaj było dużo zupełnie reakcji w innych miejscach i troszeczkę innych niż te, które najczęściej spotykamy w Szczecinie. Także jednak od widowni dziecięcej bardzo wiele zależy i pewnie też od tego, w jakim wieku dzieciaki przychodzą. Także tutaj nas dzieciaki bardzo w Polkowicach zaskoczyły i ten spektakl faktycznie był dla nas troszeczkę jak spektakl taki po premierze, czyli taki świeży i taki pełen jeszcze naprawdę werwy, takiego ognia. Bardzo nam się chciało, dlatego że bardzo jakby czekaliśmy i bardzo, tak myślę, też żywo reagowaliśmy na to, co się dzieje na widowni. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za te ciepłe przyjęcie, ale przede wszystkim też organizatorom tego festiwalu. Jesteśmy tu po raz trzeci, konkretnie mówimy o naszym teatrze, Teatr Pleciuga ze Szczecina. I za każdym razem czujemy się tak, że spływa nam pot po pupce. Tak było tu dzisiaj gorąco i nie tylko chodzi o reflektorki, które nas mocno rozgrzewały, ale też właśnie o tą bardzo gorącą atmosferę. I teraz wszyscy razem... Mamy jeszcze małą muzyczną niespodziankę od naszego fantastycznego zespołu. Mamy taką pieśń, którą zawsze w takich okolicznościach przyrody pięknych, prawda, i niepowtarzalnych śpiewamy. Pieśń zaczyna się od słów "Niech żyją nam". Raz, dwa, trzy i... Niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam. 100 lat, niech żyją nam, 100 lat, niech żyją nam, niech żyją nam. Polska! Mieć! Do widzenia.